No nie mogłem przejść obojętnie obok tego materiału. Krzysztof Gonciarz. Jakby widziałem, że Krzysiek robi takie dni ze znanymi ludźmi, ale że do takiego, no mimo wszystko wielkiego, no nie mimo wszystko, no po prostu do takiego gigasportowca, nie? Się dostanie, to jest, no, szacuneczek. Spędziłem dzień z Kamilem Stochem. Jeżeli ktoś jakimś cudem, nie wiem, mieszka pod kamieniem albo coś w tym stylu i nie na pewno, kiedy jest Kamil Stoch, to jest to kilkukrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich. Jest w ogóle turbo gigaczadem, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, nie? Jakby Adam Małysz, czy nie, to jest małe Niki. Oglądamy. Będę się bał później zejść. Masz lęk wysokości? To jest od początku? Tak. 50 minut! No dobra. Czekaj, na to może nie zeskakuj. Nie, no śmiało. Tak zwana robota na wysokościach. No piękna ta nasza skocznia. Trochę jestem zdenerwowany tym dniem, bo to takie zawsze jest, nie? Dla mnie to nie jest, dla mnie naturalne środowisko to jest po prostu, jak nie mam kamer, tylko mogę sobie po prostu, wiesz, robić się po swojemu, a tutaj się jednak zawsze trzeba pilnować. A to nie musisz, jak coś to wytniemy. W przeciągu tych 15 czy tam 20 lat, ja zacząłem tutaj swoje treningi. Dla nas tylko chodzi o to, żeby się nie bać puścić z belki, nie? No. A resztę to tam. Ja ostatnio byłem na takim skoku, coś jak bungee, tylko na takich linach, nie? Z takiej wieży 250-metrowej. Ja pierniczy. Bo myśmy mieli, wiesz co, skakać w Austrii na tym najwyższym, ale naturalnym, no. W sensie z mostu jakiegoś. Każdy z nas ma wyznaczoną godzinę, kiedy podchodzi do testu. Mhm. A czy jesteśmy zmęczeni, czy wszystko jest w porządku i na tej podstawie oni, jakby trenerzy, dobierają nam później obciążenia treningowe. Cześć, siemanko. Cześć. Jakby to... Normalnie jest biega tak, o! Tak po prostu, format jest taki, że sobie spędzamy z kimś dzień i po prostu pod dyktando, wiesz. Salka jak salka, no. Jeszcze nie rozjebana. W obu rolach jednocześnie, nie? Że sam sobie prowadziłem, ale też sam sobie... Czy to myślisz, że jest dobre, bo to masz nad wszystkim jakby kontrolę, nie? No, tak. Ja muszę nagrywać i coś ten, bo ja mam poczucie, że cały czas mogłem zrobić coś lepiej. Mhm. No to daję wyłącz, stop i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, nie? O, to jest takie marnowanie czasu, nie? Wcześniej były ćwiczenia rozciągające, ale nigdy nie robiliśmy mobilności, nie? Jak zaczynaliśmy z nim na wiosnę, to żeśmy się śmiali, że mamy mobilność 80-latków, nie? No. Więc już zjeść nie mógł. W biodrach to już w ogóle, nie? Aha. Ty, jaka technika, co ty? Te 2 godziny tak naprawdę to jest taki tylko dla mnie, nie? Mhm. Że mam świadomość właśnie tego i też uczę dzieci w klubie, że po prostu to nie jest tylko czas, żeby przyjść, odbębnić robotę i sobie iść do domu, tylko chodzi o to, że właśnie przez te 2 godziny poświęcić wszystko na tą precyzję, na to, żeby zrobić to doskonale. Na skoczni masz tylko tych kilka sekund i to bardziej bazujesz na tym, co już masz wypracowane, bo to się tak szybko dzieje, że nie jesteś w stanie po prostu sobie przemyśleć tego ruchu, czy to tak, czy to jest dobre, czy nie. Skończyłeś już, czy nie? No właśnie, to jest dla mnie ciekawe, jak wygląda takie, wiesz, uczenie się tego skakania, bo
No kurwa, jakby na skoczni, no to faktycznie spędzasz dosłownie kilka sekund, nie? A jakby, wiesz, żeby się dostać na górę, to jakby, ja wiem, że oni nie mają jakby tej skoczni dostępnej pewnie cały czas, nie? To jest pewnie wyznaczony jakiś dzień, wyznaczony jakiej godziny. No wiadomo, że nie tylko sam Kalil Stok kuźwa skacze, nie? I to też jest takie, wiesz, no jak ta cholera działa, nie? I jak oni się faktycznie do tego przygotowują? Jak mieliśmy okazję na tym, w tej Austrii, nie? Co ten rzucił hasło, czy ktoś chce iść na bungee, no to tak się nie czułem zapewnie, nie? Wiesz, no powiedziałem tak, że chętnie, no bo pewnie bym nigdy nie spróbował, jakbym nie miał okazji, jakbym tutaj nie poszedł, a tu wiesz, wśród kolegów, no to będzie by było wstyd zejść, nie? Albo powiedzieć, że nie idę, bo się boję. Ale tak. Ty, a myślisz, to takie niekomfortowe, nie? On się ćwiczy, a ty ziomek, kurwa, klęczy z kamerą, nie? Znaczy, no, domyślam się, że ta kamera leży w tym No ale ja też momencie, nie? powiedziałem właśnie ten narodzie, że spoko, że tutaj też jak czegoś po prostu nie będziemy chcieli pokazać, no to po prostu powiemy, żeby tego nie kręcić, nie? Ale takie chyba hermetyczne to środowisko, nie? Dlaczego? Bo to On jakby poprawny jest, ciągle nie? jest odnośnie tego Ale dlatego, kamerowania. spoko, ja sobie ten... Czemu? No bo że widzisz, to chyba musi przepinać komputer tam. Dawaj. Mocno. I tak No finalnie z miejsca poprawnie, no wysoko mocno. skacze, nie? No ile to jest? 30 centymetrów? Nie wiem, co to jest. Dawaj. Tak? I jak najmocniej do góry? No, the ankle, but the hip. But okay, I will A, be more about biznesy są tutaj nagrywane. that. About that. A ty gotowy? Ciekawe ćwiczenie takie. Nie wiem, co ona ma wnieść. Każdy z nas tu powinien mieć już swój kącik, jaki? Podejście podpisany? Podejście podpisany. Czy jesteś 8-7 roczny, co? 8-7, no. Kaszuleczka ze sponsorami. No ja jestem 2 lata starszy. Tak? O tak, i sama noc. Musisz mi dać trochę space'a. To są przygotowania na bieg z przeszkodami, nie? Na olimpiadę jedzie. Ale popatrz w telefon. Spoko. Dobrze. Mogę podać na głos? Co? Wagę? No podaj, no. Nie no, bo będą wiedzieli, że 85,5 kilo. Serio, 85? No wcześniej jak 6. What? Ale dobra, no ubrania są, nie? Tyle jeszcze nie no, było. Ubrania, no. Nie, to wszystko strasznie, trzeba odjąć. strasznie, strasznie, strasznie ciężkie ubrania mam ze Już sobą. waga ciężka, no. No ta. Trochę żeś przypompował.
Rekord siłki? No 8 watów. Okej. Okay. Na kilogram, na starta masz. To dobrze? Nie za dobrze, ale... A nie najgorzej. Masz potem, nie, masz ten, jak to się mówi, miejsce do rozwoju. No, jest na czym pracować. Twój wyskok to 35 centymetrów. Ej, ale wydaje mi się, że ich to dużo! Lepiej, 11. 37 centymetrów. Raczej. No. Moja wartość to była 7,3. Chłopaki tak. No tacy, którzy są bardzo dobrzy tym, to robią po ponad 40. Okej. Okay. No to jeszcze masz jedną szansę. Takim, jak ciągle w takim do góry, tempie dopuszamo się wyrobi. 2038. No nie no, w takim tempie opiera ze dwa marzy. Jeszcze no, trzeba zrzucić 30 kg, nie? Dawaj. 20 będzie, nie. 15. Robisz jakieś saunę, lubisz coś takiego? No. Saunę, no, morsowanie? Tak, saunę bardzo lubię. Saunę. Leżenie. Leżenie. Leżenie po saunie. Sauna jest spoko. Ty, no kto leżenia nie lubi, nie? Nie lubię. Nie lubię zimno. No, nie lubię zimno, dlatego napierdalam sport zimowy, nie? Czy na samej skoczni, nie? To tam się czuję najbezpieczniej właśnie. Serio. Najgorzej się czuję tak, że się mogę iść gdzieś uderzyć po prostu o coś, nie, gdzieś po prostu potknąć. No to ja mam odwrotnie, nie? Na skoczni bym się czuł raczej. Dzięki Wojtku. Jak nagle robi się zimno, to narzekasz, nie? A to już powinno być normalne, że jest zimno. Tak, no tak. Cześć. Do poniedziałku. Czyli piąteczek, super, tak? Ma bardzo dużą przestrzeń bagażową. To. Dla nas jak a do sobota. Na obóz, bardzo rzadko jeżdżę sam na obóz, jak coś to tutaj tylko. No ale wiesz, jak ja mam dwie torby wsadzić, dwa pokrowce z kombinezonami, a jeszcze jakieś tam trochę innego sprzętu, no to nagle jednak potrzebujesz dużo przestrzeni. Ach, bracie, patrz. Szybkie okulary. Szybkie oksy. No, pod względem... Ej, a zauważyliście? Zauważyliście, że oni wszyscy chodzą w tych czapkach? Ja na przykład nienawidzę, jakby chodzić w czapeczkach. A wszyscy, kurde, ci skoczkowie, w czapeczkach, nie? Takiego mojego podejścia emocjonalnego. No jak to było w takim? Wiesz, no, tak jak do każdej igrzysk. Natomiast to wszystko dookoła jednak sprawiało takie wrażenie, że. No czuło się to, nie? Że jest ta pandemia, jeszcze tam ci Chińczycy to już w ogóle, wiesz, do przesady, no nie? Chodzili w tych kombinezonach, no testy codziennie, zamknięte było. Myśmy nie mogli wyjść w ogóle z wioski. No. Chcieliśmy nawet na ten mur chiński pojechać, bo to było, myśmy ten mur widzieli od nas, z wioski i ze skoczni, nie? I tam było dosłownie kilka kilometrów do niego. Mhm. To nie wolno ja. No. W Tokio też tak było, ale ten system był taki trochę dziurawy i tak przymykali oko gdzie, nie? Nie, to Chińczycy bardzo dbali o to. No ja się cieszę, że nie pojechałem, bo to jeszcze była opcja, że bym z Eurosportem pojechał, ale tak? Obie strony uznały, że to kurde chyba się nie uda, nie? Niestety robimy, znaczy nawet nie remont dachu, robimy, wiesz co, wymieniamy dach, bo fotowoltaikę chcemy założyć. A ktoś zadzwonił i wam sprzedał. A co? Ktoś zadzwonił i wam sprzedał, bo to ten się wszyscy śmieją, że tą fotowoltaikę, wiesz, coś, nie, ktoś nie. Dzwoni, ci nie, bo my mamy tak, że to jest nasz sponsor, mój sponsor, czyli Blachotrapez. No. Oni też mają swoją firmę, która zajmuje się fotowoltaiką. No i za pół darmo, i cyk, no i można? Nam tym pomagają, nie? I przy okazji właśnie powiedzieli, że my to wymienimy. Dobra. To nasze miejsce. A tutaj w tym budynku to co było zanim to otworzyliście? To było PZU. W ogóle PZU to był ich budynek, sami go sobie wybudowali i tu mieli swoje biura i tylko dół był wykończony, a góra była w stanie surowym. A wy to zajmujecie, czy kupiliście? Kupiliśmy to. To jest akurat na PZU. Na dole marmury, u góry beton. Cześć. Cześć. Krzysztof. Mateusz. Cześć. Cześć. Witaj. Cześć. 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 Wzajemnie.
Cześć, Amadeusz. O, cześć, bardzo mi miło. Cześć, Michał. Cześć, Ewa. Cześć, Jasmina. Cześć, Ewa. Cześć, obrazki. To była Ewy. Ewa robiła wystawę kiedyś. A. Fotograficzną. Aha, i każdy trzyma bukiet swoich medali, tak? Swoich medali, nie, tak. Fajnie. Fajnie, no. Super. Oj, to są twoje. A ten. Pierwszy raz, gdzie... Na trening to tak pierwszy. Tak bliska ktoś może to zrobić, no. Bo zazwyczaj jesteśmy zamknięci, trenerzy też tak niechętnie, ci poprzedni zwłaszcza, nie dopuszczali kamery do treningu. No właśnie, to co, wiecie, zauważyliście, to co mówiłem na początku, że jakby czujcie, że ci ludzie dookoła nie za bardzo im się to podoba i no ewidentnie Kali jakby to twierdził, to nie? No, bo ja może jakoś nie jestem turbowanym skoków, nie? Jakby wiesz, no ogląda się tam od czasu do czasu, ale taki dzień z zawodnikiem, nie? To nie widziałem chyba czegoś takiego. Może, jakby nie powiem, że na pewno czegoś takiego nie było, ale no ja czegoś takiego nie widziałem, a jeżeli już widziałem, bo mogło tak być, to może było to po prostu jakoś tak mega okrojone, było tak, wiesz, niewartościowe, że to po prostu wyleciało mi z głowy. To jest tak, żebyście się też nie nastawiali, a nie wiadomo co, nie? No, ciężki. Cały wstęp do naszej galerii. Pokazać też i gielid jest, można sobie już dotknąć, tylko nie szarpać, nie wyrywać. To są takie buty do tego, nie? To są te buty właśnie, o których ci mówiłem, że... Ej, ja nigdy nie dotykałem igielitu, nie wiem jak to, jakie to jest, wiesz. Masz... Jakie to jest w dotyku. Po prostu właśnie do tych przepisów, czyli długość nart, ich waga, plus... Coś tam z kombinezonem też. Coś tam z kombinezonem też, dokładnie. I sobą... To tłumaczę żart. Chodzi o to, że Kanila zdyskwalifikowali pierwszego albo drugiego dnia w Wiśle. Teraz jak były skoki, nie? Za nieprzepisowy kombinezon. Po prostu też... miejsca w ciele, które ci się zmieniają w ciągu dnia. No bo w zależności od tego, ile zjesz, w zależności od tego, jak dużo też spalisz. No i najgorszy właśnie moment to jest brzuch i zaraz pod brzuchem, czyli ten moment, kiedy ci się zaczyna już tutaj robić pośladek, nie? I wystarczy, że po prostu złapiesz metrem 2 czy 3 mm wyżej lub niżej i masz na całym obwodzie robić się już 2-3 cm, nie? No i często są dyskwalifikacje, w zależności od tego, jak ci kontroler złapie, w którym miejscu zmierzy. I jak ty się ustawisz do tej kontroli. Czyli jest po prostu wiele... Coś się nosi, czy to na górę? Nie, masz ubranko, jest też ubranko, które masz. Tylko jest dwuczęściowe i też masz do łokcia i do kolana. Jakby, wiecie co, ja pamiętam jak wchodziły te przepisy z tymi strojami, z tym kontrolowaniem. Bardziej to chodzi o to kontrolowanie, nie? Takie wyrywkowe i mimo wszystko jednak mocno szczegółowe. No bo to było jakby powiązane właśnie z tymi przepisami bardzo restrykcyjnymi, przepisami odnośnie tych strojów. I wiesz, jakby, żeby zacząć od początku. Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale dawniej nie było tych przeliczników wiatru, nie? I w zależności kto jaki kurwa wiatr sobie wylosował, po prostu los jaki mu wiatr dał, no to tyle punkcików sobie dostawał, nie? Bo odleciał, dostawał po prostu za odległość i za lądowanie, tak? Teraz jakby masz tą rekompensatę wiatrową, dawniej tego nie było. I ja wam powiem szczerze, uważam, że ten sport miał w sobie taką przeogromną nutkę niesprawiedliwości właśnie dzięki temu, że nie było tych przepisów wiatrowych. I moim zdaniem to powinno zostać, że nie ma tych punktów za wiatr. I tak samo z tymi kombinezonami. Jakby to zabija troszeczkę... Ja wiem, że no ale to jest łamanie przepisów. Kurwa, nie wiem, jakby tyle lat się skakało, tyle lat jakby nikt nie miał pretensji o to. Nie wiem, czy robienie takiego harnidru, takiego młynu, czy to ma dla samych skoków, czy to jest dobre, nie? Bo dla mnie ta magia skoków trochę umarła. Są do dzisiaj, no to przepisy się zmieniają tak naprawdę co roku. No to ty. Jest podobieństwo? Kurde, no. Fajnie. Właśnie cała galeria opiera się na historii, którą chciała opowiedzieć moja żona o mnie, bo to jest jej pomysł, jej
twórczość tutaj. Zgadza się. Ja tylko dałem rekwizyty. Czekaj, Ewa, jak? Bo ona nie jest kuzynką, czy tam coś takiego Małysza? A nie, czekaj, nie, to chyba ten. A nie, no to Stocha, tak, to chyba ona, nie? Ewa Dylan, nie znam żadnego Dylana. Ewa Dylan Stoch. Ej, opinia. Czy jest sens, jak robić dwuczłonowe nazwisko? No nie wiem, ja szczerze nie wiem, czy ja bym chciał, żeby moja partnerka miała jakby dwuczłonowe nazwisko. To jest takie... Znaczy, kurwa, że to też źle nie zabrzmiało. Nie chodzi o to, że jestem jakiś giga restrykcyjny czy coś, ale jakby dla samego komfortu, nie? No, idziesz, nie wiem, do urzędu i podpisujesz się, to kurwa, dwuczłonowe, nie? Kreski, pauzy. Po co to? Normalnie piszesz se tyk-tyk-tyk i już. Jej twórczość tutaj. Zgadza się. Ale ładna jest pani Ewa. Rekwizyty. Pani Ewa ładna. Natomiast Ewa chciała opowiedzieć historię, no myślę, że taka, która mogła może też, raczej w dużej mierze może zainspirować młodych ludzi, mhm. do tego, że po prostu marzenia nie są tylko po to, żeby sobie marzyć, tylko jednak, że możemy je spełniać. No i taka ściana inspiracji, nie? Że sam sobie też zbierałem autografy, jak będę z dzieckiem. Tyle miałeś lat, jak się zacząłeś skoki narciarskie? Czy... 8 lat. 8 lat, jak zacząłem już skakać na normalnych skoczniach. Bo tak wiadomo, jak za domem, no to tak jak 5-latek. 4-5 lat to już sobie tak, wiesz, zjeżdżałem, nie? Ale to jak to wyglądało, że co, że usypałeś sobie jakieś zaspy i po prostu skakałeś? Tak, no z kolegami. Spoko. A wiesz, skąd ci się to wzięło w ogóle? Nie. W telewizji oglądałeś? Nie, no bo znaczy to się wzięło z tego, skąd jestem. No tutaj jakbyś, wiesz, przyjechał 25 czy 30 lat temu na Podhale, gdzie nie było komputerów, nie było smartfonów, no to wszyscy spędzali czas na polu. I się schodziły grupki, no wystarczyło, że gdzieś była jakaś górka większa, a no tak jeden zrobił skocznię, to zaraz się zleciało 5-10 chłopaków i upało na tym. I co, dobry byłeś ty w takim podwórkowym wydaniu, czy ten pewnie, byłeś dobry? Najlepszy. Nie żartuję, wtedy byłem malutki jeszcze, ale już coś tam próbowałem, nie bałem się. O. Zawsze chciałem więcej, zawsze chciałem dalej, wyżej. Są super, bo na każde igrzyska są inne nominacje. Opowiadamy historię chronologicznie i jak przekonasz się w ostatnim pokoju, historia zatacza koło. I właśnie tam nasi podopieczni z klubu sportowego zbierają swoje pierwsze trofea i spełniają swoje marzenia, tak jak Kamil w tym pokoju, który też jest odwzorowaniem jego pokoju, w którym dorastał i którym się wychowywał. Tak. Ale fajnie, że taką galerię zrobiliście. To jakby kojarzycie, że ktoś coś podobnego zrobił ze sportowców? Tak, czy... Adam ma swoją galerię. Kilku sportowców ma tak. Nie wiem, czy Rafał nadal też ma swoją. Kiedyś myśmy sami się garnęli do sportu, nie? Że dla nas to była tak naprawdę super sprawa, bo nie było nic innego, a teraz, żeby je odciągnąć po prostu od czegoś i zachęcić do sportu, no to jest też wyzwanie dla nas. Sprawdzam, czy wiemy żarówkę z ostatnim. Kurde, ale tego jest. Ale to jest w ogóle sprytny sposób zagospodarowania tego, bo domyślam się, że jak to leży w domu, to z tym robić, nie? To już było w czterech różnych domach i też sprzątanie tego, wiesz, dbanie. No to ty masz najwięcej jakby tak, nie wiem, w skokach narciarskich wygranych w historii, czy ktoś nie ma więcej? O nie, najwięcej, nie, to najwięcej w ogóle... To też różnie możesz liczyć, nie? Zwycięstw Pucharza Świata najwięcej ma Grzegorz Ślirencel, ma 53? 53. W ogóle, czat, Grzegorz Ślirencel jest jakiś, kurwa, to jest jakiś giga historia, bo on był zajebisty przez dosłownie kilka lat i wygrywał wszystko po kolei. Jakby on nafarmił tych zwycięstw tyle, że no widzisz, ma najwięcej zwycięstw w Pucharze Świata, a jakby ten jomek nie istnieje, on istniał dosłownie przez parę lat. A tu są, nie wiem, masz Noriakiego Kasajego, który jakby wiesz, jest gigagwiazdą mimo wszystko, jomek skacze kurwa dłużej niż ja żyję i wiesz, i on jakby on nie jest tym liderem, nie? Jan Ahonena, który też był gigaczadem, Morgensterna, wiesz,
jakby Simona Amana i nie, kurde, Gregor Schlimrenzauer, nie? Który dosłownie może z 5 lat, jakby miał tego takiego swojego gigapiku. Albo 51 albo 53. A ty ile masz? Ja mam 39. No, do tego dochodzą, wiesz, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata. No, Mistrzostw Świata ma bardzo dużo Adam. Adam ma 5 medali Mistrzostw Świata, nie? Złotych. Co też jest mega wyczynem. No, tu Kacper widzę. Taka ciekawostka mi się nasunęła poprawnie, jeżeli tak nie jest, ale jesteś jedynym skoczkiem póki co, który ma wszystkie medale drużynowe, jakie w ogóle zdobyła Polska. Tak. No, byłem na obu zawodach. Nawet na twoim konkursie przecież. No, tak. Właśnie jest Kamila komentarz do różnych takich historycznych, wiesz, zwycięstw, czy różnych sytuacji. I to sobie leci po prostu cały czas. Jakby ja mam te, tak, ja bardzo lubię na przykład Dawida Kubackiego, nie? Uważam, że to jest naprawdę mega sympatyczny chłopak, ale jakoś tak przyzwyczaiłem się do tego Stocha, nie? Że ten Stoch wygrywa i teraz jak tam Stoch od tamtego sezonu tak no ciągnie te ogony, no. Jednak, wiesz, znaczy ciągnie ogony, no. Jest tej czołowej dziesiątce, więc jakby no szapoba, ale no jednak wiesz, od Jonka, który wygrywa kurwa wszystko, do Jonka, który mimo wszystko gdzieś tam jest w tej pierwszej dziesiątce, nie jest tym top of the top, to tak trochę przykro, nie? Bo Kamil to była taka nowa generacja skoczków, nie? Nie takich prostych, zwykłych, kurwa, ludzi, jak wiesz, jak piłkarze z dawnych czasów, tylko Jonek, który potrafił się wypowiedzieć, Jonek, który potrafił się zachować, wiesz, taki ułożony, może, nie chcę użyć słowa wykształcony, bo ja nie wiem, jakie Kamil ma wykształcenie, ale wiesz, jakby taki człowiek, który potrafi się zachować, nie? Ulubione jest podrzucanie Kamila. Dobra, no. Czy to jest zesłanie Kamila, czy... Tak, takie w ogóle, że tutaj z niebios... Tak, ten, tak. Jak się mówi, że zsyłam Mada, nie? Dokładnie, zsyłam Mada. Koncept, nie? Ewa sama to projektuje, sama przędzę sprowadza, sama po prostu kontroluje wszystko, jak to ma wychodzić. Bo ja dostawałem wiele takich pytań kiedyś, dawno, żeby tam dać kurtkę, dać czapkę, dać cokolwiek, nie, kibicowi. Mhm. A tak trochę średnio jakby dostajemy, wiesz, komplet strój na zimę, na sezon. Mhm. Tam ze związku, z którym mamy, wiesz, przechodzić całą zimę. Jakbym zaczął to rozdawać, no to bym za chwilę ja nie miał przechodzić. No tak, no bo jakby skoki nie są dochodowe z tego, co wiem. Wiesz, jakby dla skoczka, nie? Pomijam pewnie Kamila, bo mimo wszystko Kamil jednak jest tym... Wiesz, to jak w każdym sporcie, że jak jesteś tym najlepszym, no to mimo wszystko jesteś w stanie z tego dobrze żyć, nie? Ale wiesz, no... No mówi się, że skoki nie są po prostu dla skoczka dochodowe, nie? Że jeżeli nie jesteś tym naprawdę w tej czołówce, no to masz ciężko, żeby godnie żyć. Gdzie idziemy na szalkę? To się nazywa Villa Toscana. Taka włoska. Włoska. Włoska, ale typowo po zakopiańsku. Nawet podhalański pstrąg jest także. No. No i ona też w czapeczce, no. To wszyscy w czapeczce. Ale Kamil tym razem nie ubrał. No, żebyś wiedział, jest więcej mnóstwo. Więcej takich miejsc z dobrym i sprawdzonym jedzeniem można się bardzo łatwo naciąć. Serio? Serio. Zwłaszcza poza sezonem, nie? Bo to też jest taki czas, że... O, takie wiesz. Różne rzeczy. Ej, ciekawe czy ludzie tutaj, nie? No bo jakby, wiesz, on tutaj żyje, nie? Czy ludzie dalej tutaj reagują jakby na niego, nie? Że o, Kamil Stoch. Ciekawe. Czy wiesz, czy już znają tak, że jest to dla nich naturalne, nie? Że o, wiesz, no mija nas Kamil Stoch, nie? Spoko, wiesz, no, mija nas jeden, co, nie wiem, daj na to co tydzień, nie? Jeździsz na desce? Nie. Znaczy Michał mnie trochę próbuje uczyć, ale to na razie jesteśmy na poziomie bardzo, że jeszcze nie jeżdżę. To się da. To nie zła nauka.
Bo dzisiaj jest ten jeden dzień w roku, tak, kiedy będzie jadł na Bugiera. Tak, na specjalnie, żeby się popisać na filmie, nie? Właśnie miałem to powiedzieć, że ten dzisiaj jest tylko na pokaz, że możemy jeść, nie? No. Potem wiesz, dwa tygodnie o chlebie i wodzie. Ale to jest ustalone z obsługą, że to będą płatki owsiane, tylko tak zabarwione. Przytyliśmy i teraz to jest znowu dobre rzeczy, ale no dieta, ale chyba burger, bo Kamil bierze burgera. Tak, ja też jestem na diecie. Po całej nocy nie jedzenia, gdzie po prostu się budzisz i chciałbyś coś zjeść, a tu musisz sobie samemu wszystko zrobić, nie? Przygotować tam, no i to trwa po prostu z godziny. To jest cały ceremoniał, nie? Później żonie cappuccino muszę zrobić. Nauczyłem się robić domowym sposobem cappuccino, bo ekspres nam się zepsuł. Jeszcze ta jakość nagrywek, nie? Ale padł już, koniec, no. Ja. Przepraszam, też wzięłaś pstrąga? Ja chciałam o konia. Konia? A, to podobnie wygląda. Ej, w górach jeść kurwa rybę. Bez sensu. A nie, czekaj, nie, bo to są te... Okej, dobra, cofam. Bo one żyją chyba w tym... W tych morskich olkach, nie? W tych takich, nie wiem jak to się nazywa, te akweny wodne. Jeziora, rzeki? Nie wiem jak, wiesz, jak to się poprawnie nazywa. One chyba właśnie w takich akwenach żyją, nie? Jeszcze nie wszystkie chyba, bo miałem kolegów, którzy mi opowiadali, a ten zrobił to, ten pan to. Aż tak to nie, ale jakie bajki lubiłeś? Jakie bajki lubiłeś? Jako dziecko kreskówki, nie? No. Kaczory Donaldy i td. A Polonia 1, te wszystkie? Tygrysia Maska, jakieś tam Dzidzi dla Trotyla, pamiętasz to czy nie? Kurde. Człowiek jak Księżyca. To chyba moje siostry oglądają. Kojarzę, że coś takiego było, ale ja tego nie oglądałem. Ale jak Dragon Ball trochę widziałeś. Ja siedziałem na polu, nie? Przy rondzie i przejdziecie się do szkoły. Mówiliśmy o tym prowadzeniu auta, nie? Kto tu, tak. Kto tu rządzi, no i naprawdę? No na moje. No, wiadomo, no. Chwila nieuwagi. Tak. A wy jak długo jesteście razem? Po ślubie 12 lat. Mhm. Razem 16. Kurde. No, jeszcze to nigdy nie spędziliśmy razem Sylwestra. Serio? No. Serio. No bo wiesz, ja zawsze na robotę jeżdżę. Na robotę. Ale to nigdy nie, no bo to jest cztery skoczni. Nigdy nie dojechałam na robotę. Nigdy nie dojechałaś? No. Nie. Jakoś tak się składało, że nie. Mamy umowę taką, że jak skończę skakać, to żonę na bal sylwestrowy, a nie na koncert sylwestrowy noworoczny, tak? Ale on jest 1 stycznia? Ten koncert? Ten w Wiedniu? W Wiedniu, tak. Fajnie. Ile mamy tych umów, to już naprawdę już się w tym gubię. Co? No, i tam jest super. Widok na skocznię. No i stąd macie w sumie blisko. No. Czekajcie, się tylko tak zatrzymam, żeby nie stanowić. Że słowo Krokiew to znaczy jakoś skocznie? Nie, Krokiew to jest ta góra. W sensie takim, że ta góra ona wygląda jak tak, no nie? No. Jak taki trójkąt do szpica i to się Krokiew nazywa. Ej, to ciekawe, w sensie ja nigdy się nie zastanawiałem, co to znaczy. Mała Krokiew to jest po góralsku skocznia, duże skocznie i mała skocznia. Tak, bo tak jest, natomiast to duże jest od góry, nie? Że jest duża Krokiew i mała. Normalnie jem sobie kiwi i tak mi mordę wykręca, jest takie kuźwa kwaśne. Jezu, dawno nie jadłem tak kwaśnego kiwi. Ja jestem dosyć przywiązany do tych skoczni, bo po pierwsze się tutaj wychowałem na nich. A po drugie, no zawsze te zawody tutaj są no inne niż gdziekolwiek na świecie. No nigdzie nie ma takiej atmosfery. Nigdzie też nie ma takich, którzy aż tak żyliby tym sportem. Takiej atmosfery też, wiesz, w sensie ogólnie, jak chodzi o całą oprawę, czyli z tą muzyką, ze speakerami, właśnie z
z fanami. W Polsce skoki to jest taki fenomen, nie? Fenomen. No ciekawe. Odkąd pamiętam, to było, nie? Wtedy może to... przez Małysza najbardziej, ale przed ale też wcześniej to też było, też się tak. Ty, czy zaznałeś oglądania skoków, tak jakby kompletnie jako... Jako widz przed telewizorem, tak, nie? Tak. No nawet w zeszłym roku miałem także po prostu miałem kontuzję i też nie mogłem jechać na zawody. Mhm. I siedziałem w domu po prostu oglądając, a też w trakcie turnieju nie szło mi totalnie, no i też powiedziałem trenerowi, że to po prostu nie ma sensu, że po co po prostu walić głową w mur, lepiej wrócić do domu, odpocząć chwilę, zebrać po prostu, nabrać świeżości. No i wtedy też mogłem oglądać skoki w telewizji, nie? Czy tak z biegiem czasu każdy się staje coraz lepszy, że ty jesteś też coraz lepszy, czy jest po prostu, że wiesz, że jest prime i potem jest trochę odganianie tej zniżki formy, która wynika z wieku, czy raczej wszyscy idą cały czas do przodu i po prostu jest coraz wyższy poziom? Na pewno jest coraz wyższy poziom z każdego roku. No pewnie jedno i drugie. Każdego roku. Ale... Czy na przykład teraz jesteś lepszy niż byłeś 2-3 lata temu? Czy... I to jest dobre pytanie, bo nie wiem. Nie wiem, czy jestem teraz lepszy. Jestem inny, na pewno inaczej skaczę. No chyba tak, chyba jestem lepszy. Bo... No jednak skoro poziom się podnosi, to ja też muszę ten poziom gonić, nie? Tak. Jednak czuję, że coś mogę zrobić jeszcze lepiej. Jeszcze mogę po prostu pokazać więcej. A to nie jest trochę tak, że można to... mimo wszystko tutaj łatwo zweryfikować, jeżeli chodzi o takie, wiesz, bardzo indywidualne sporty, bo jakby wystarczy wziąć po prostu odległości, jakie Kamil osiągał na skoczniach, punkty, w sensie wiecie, noty, jakie dostawał, sumować to, wiesz, sumować punkty, nie punkty w Pucharze Świata, tylko punkty za skoki, nie? Wiesz, w Zakopanem dostał tam łącznie, nie wiem, ile się to tam dostaje, 300, daj na to tam za oba skoki 300, nie wiem, 20,5 punkta, nie? I wiesz, i pobrać wszystkie te punkty z Pucharu Świata, jakie zdobył przez cały sezon i porównać to z tym, ile zdobył tam, wiesz, te 2 lata wcześniej, 2 lata później i tak dalej, nie? Mistrzostwo do tej pory. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zakopane. To co tutaj będziemy oglądać? Trening dzieciaków będziemy oglądać tutaj, naszych podopiecznych, naszego klubu. Dzień dobry. A później dobudowali właśnie tą część, plus halę sportową. To są fani czekający na zdjęcie. Szliśmy Aleją Olimpijczyków i masz największe drzewko. No. Jeszcze ostatnie ma liście jakiekolwiek. Także propsy w ogóle. A co myśleliście, że co, że będę miał najmniejsze? Nie no. Kurde, faktycznie, no. Ale powiem wam szczerze, że ja nie widziałem tego. A nie, bo jeszcze Agnieszka będzie. No ale jest mniejsza, ale tak. No, ale trochę mniejsza. Jest większy, tak. No ładnie zadbany ten trawniczek. Ładnie. Cześć, Peter. Moja koleżanka w ogóle z klasy. No. Ze szkoły, no. Tak. Patrzcie. Cześć. Hej, Andrzej. Kara, no to dodatkowe zajęcia, tylko jak Kamil? Też tak robiłeś? Też tak robiłem za karę, no. Dzieciaki są w takim wieku, że dużo takich ćwiczeń ogólnorozwojowych muszą robić. Ej, ale myślicie, że on to ma w kontrakcie? W sensie, że to jest jakby w kontrakcie z klubem? Wiesz, no bo jakby on ćwiczy, trenuje w jakimś klubie, nie? Sportowym. I czy to jest, wiesz, czy to jest jakaś współpraca, że on za to dostaje pieniądze i jest jakby, nie wiem, twarzą, ambasadorem, czy to jest, nie wiem, jakaś jego szkółka, cokolwiek. No nie, to nie jest jego szkółka, no bo on powiedział, że to jest z klubu, nie? Więc to nie jest jego. Więc czy on jakby za to dostaje pieniążki, czy... Z racji na to, że wie, że on należy do jakiegoś klubu, ma kontrakt z jakimś klubem, to nie wiem, ma mniejsze opłaty za ten klub, wiesz, nie wiem jak to nazwać, wiesz, za bycie w tym klubie, nie, za trenowanie w tym klubie, ale za to ma, nie wiem, na przykład raz w tygodniu
pojawić się po prostu na treningu dzieciaków. Wiesz, jako po prostu taka ikona, nie? No, jesteś ciekawy, na jakiej zasadzie to działa, nie? Czy on to z własnej woli robi? No, niewykluczone też, nie? Że jakby on to robi też z własnej woli, nie? Nie wszystko musi się toczyć dookoła pieniążków, tak? Na skoczni? Tak, skaczą na skoczni. Wow. Skaczą na... Akurat ci skaczą na szy... Cześć dalej. Hej. Miło cię widzieć. Cześć. Skaczą na skoczniach 60-metrowych. Tak. Kurde. Tak, ci skaczą. Nawet na 70, przepraszam, metrowych, tak. Wow. Wiesz co, jest taka granica, mniej więcej myślę 12 lat. No nie, no są nawet, bo są wiesz, dziki, którzy tam w wieku tam 20 paru lat próbują mi skakać jeszcze, nie? Byli tacy, tak, jacyś fanatycy, ale to wiadomo, że on się nie rozwinie już w takim stopniu jak dziecko, no nie? Mhm. Możesz go ukształtować i ulepić od małego, wpoić w ogóle. Ej, ale nie, właśnie, to jest ciekawe, no bo zobaczcie, nie wiem, chcesz sobie w siatkówkę pograć, nie? Chcesz poutrawiać siatkówkę, możesz to zrobić. Chcesz ping-ponga pograć, możesz to zrobić. Chcesz sobie popływać, możesz to zrobić. A ze skokami jakby nie ma chyba czegoś takiego, nie? Że to jest bardzo takie... To jest sport dla sportowców. Nie możesz chyba tego uprawiać jako taki laik, nie? Ja nie mówię, że ziomek, który jakby nigdy, nie wiem, totalnie nic w tym kierunku nie zrobił, nagle idzie sobie na skocznię i kurwa skacze, nie? Ale wiesz, na przykład, no nie wiem, marzy mi się, żeby skoczyć sobie na skoczni, nie? I jakby... Rozumiem, że muszę potrenować, żeby jakby, wiesz, mieć jakieś tam podstawowe umiejętności, żeby się kuźwa nie zabić na tej skoczni, nie? I ciekawe, czy jakbym, wiesz, to teraz na trzy dychy, nie? Czy jakbym się zapisał do jakiegoś klubu, czy jakby mogę to po prostu zrobić, nie? Rozumiesz, o co chodzi? Że mogę to jakoś sobie po prostu zrobić. Jestem mega ciekaw tego, bo wydaje mi się, że właśnie nie ma czegoś takiego. Że jakby... No nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Pewne zasady i zakodować ruch. A ty myślisz, że chciałbyś być trenerem kiedyś w przyszłości? Pewnie, tak? Pewnie. No jak mnie trener weźmie pod swoje skrzydła, nie? Bo najpierw będę musiał przejść praktyki. Ale bardzo bym chciał, tak. To jest coś, co bym bardzo chciał robić, bo jak skończę skakać, oczywiście oprócz tej podróży, o której ci mówię, to jak wrócimy z tej podróży ze mną, to wtedy właśnie chciałbym pracować z dzieciakami. Dla mnie to jest jakby taka opcja na przyszłość. Jak skończę skakać, to będę mógł dalej pozostać przy skokach, a jednocześnie przekazywać też wiedzę i takie doświadczenie. Jak osiągasz sukces, to jest bardzo dużo ludzi wokół ciebie, nagle się znajduje, nie? Każdy cię klepie po plecach, mówi ci, o tu fajnie, no nie, chodź zobacz, pokażemy ci to, a zobaczysz, będzie dobrze, nie? A niekoniecznie to jest dobre dla ciebie, no, bo też warto, jak ktoś ma kogoś z doświadczeniem, już to przeszedł przez taką drogę, żeby właśnie powiedzieć, że słuchaj, no, to coś, co się świeci, niekoniecznie jest złote, nie? Niekoniecznie jest dobre i niekoniecznie ci to pomoże. Miałeś takie sytuacje, że tak zgłosiło tak. Cię jakieś coś niedobrego dla ciebie? Oczywiście, miałem wiele w ogóle sytuacji takich, które, no nawet czysto biznesowych, nie? Propozycji kontraktów, które wiem, że po prostu mogłyby się dla mnie źle skończyć. I, no i ja nie chciałem po prostu być znany z tego, że tam wyskakuję z lodówki, tylko bardziej chciałem być znany z tego, że że coś w sporcie osiągnąłem. No to wiesz, zależy o jakich on sytuacjach mówię, no bo tutaj rozumiem, że nawiązuje do jakichś reklam telewizyjnych po prostu, nie? Do sponsoringu. Myślę, że normalny jakby taki sponsoring, w sensie no sponsoring, jakby reklamowanie, takie z głową, nie jest złe, jakby, wiesz, jeżeli on będzie kabanosy reklamował, jakby, to nie jest nic złego, wiesz, jak on będzie papier toaletowy reklamował, to nie jest nic złego. Tylko faktycznie, no chodzi o to, żeby tutaj nie było tak, że on jest dosłownie w każdym miejscu. Bo byłby, no wiadomo, byłby po prostu jakiś taki gigatrzesyt, nie? Ale
jakby samo reklamowanie nie jest, wydaje mi się, że nie jest po prostu niczym złym. No to jest jakby spuścizna tego, że osiągnąłeś sukces. I możesz po prostu łatwą rąsią zarobić pieniądze, które za twój sukces ci się po prostu należą. I wydaje mi się, że tak słuchając Kamila, że on po prostu chyba się obawia tego, że on jakby bardzo zamknął się w tym środowisku narciarskim i nie chce być kojarzony z niczym innym, nie? A to... No wydaje mi się, że to nie jest dobre podejście. Bo wiesz, ktoś mi powie, ej, no ale nie sprzedał się, Stary, to nie chodzi, kurde, o sprzedanie się. Tu chodzi po prostu o to, żeby zapewnić sobie godną starość. Bo on nie będzie, wiesz, się skakał, a to nie jest piłka nożna, że on w ciągu, nie wiem, jednego roku zarobi, kurwa, 20 milionów euro, nie? Że powiem się, a fikołki robią, nie? Ale okej, okay, no przy przewrotach też musisz mieć świadomość własnego ciała, gdzie góra, gdzie dół. O, znane imię i nazwisko. Cześć. Cześć. Pozdrawiamy, jesteśmy w Zakopanem. Pozdrawiamy z Zakopanego. Kto to był? Kto to był? To pewnie jacyś znani ludzie byli, a ja nie wiem. No tak, Dominik Józek. Jest trener klubowy, ale też jest trenerem szkolnym. Czyli no to jest szkoła sportowa, czyli nie ma nauczycieli wychowania fizycznego, tylko są trenerzy od danej dyscypliny. No i trener też pracuje w tej szkole. Mam też skakał? Czy tak, kombinacyjny rozkład. Stópki razem. Tak. Teraz spróbuj złączyć stopy. Rączki. Jechać to umrzesz, nie? Tak samo z palcami. Palce mają być cały czas na siebie. Tak. Dobrze. Tutaj ręce luźne. Ręce luźne. Mają być tak ustawione. Trochę bardziej jesteś krzywo cały. Cały jesteś krzywo. Zejdź jeszcze. Cały jesteś krzywy. Leci. Leć. Dobrze, dobrze. Rozbiegasz się z tego w ogóle, nie? Ale dojazd dobry zrobiłeś tym w galerii. No. Teraz na dół. Jeszcze raz na dół. Tak masz na dół. Ej, nie chciałbym tak robić. A to jest mniej więcej tak samo się trenowało, jak ty byłeś dzieckiem? Tak, czy tak? Tak, te same dokładnie, są? Dokładnie. No tylko, że teraz trenerzy mają też większą wiedzę i świadomość, jak pracować z dziećmi. Wydaje mi się, że tak ogólnie idzie z rozwojem dyscypliny, no też trenerzy mają coraz więcej po prostu... Kurczę, no wiedzy też o ćwiczeniach różnych. Tak jak ci powiedziałem, że myśmy dopiero teraz zaczęli pracować nad swoim ciałem, nad poprawą ruchomości, ogólnie mobilności ciała. No i tak samo trenerzy też, też taką wiedzę osiągają, nie? I to mogą przekazywać już dzieciom. Okej. A ty masz czasem trochę taki jeszcze stresik, że... Wiesz, jest prędkość, odległość, naskoczni. Nie. A czy denerwuje się, ale to się denerwuje zawodami, nie? Czyli adrenalina, wiesz. I bardziej stres z tym związany. Nie, że się boję po prostu czegoś, co się stanie, tylko taka odrobina niepewności. O. No ty miałeś kiedyś jakiś taki upadek, że ci zryło banie na jakiś czas, że tak nie? Nigdy nie miałem tak, żebym po prostu, nie wiem, po upadku musiał jakoś długo do siebie dochodzić. Miałem takie upadki, że wiesz, wyszedłem z progu, tam mi zwinęło jedną czy obydwie narty i gleba, nie? Ale zazwyczaj się podnosiłem od razu i szedłem na następną. To chmury tylko. No pewnie. Wracasz do domu, na przykład po zawodach, co z tego, że sobie wygrasz tam turniej albo coś. Przyjeżdżasz do domu, koty się drą, bo chcą jeść, nie? Musisz je nakarmić. Dwa. No i na imię? Figaro i Charmander. I jak? Charmander. To żona nazywała. Pokemonowy kot. Mają kota o imieniu Charmander. Z Pokemonów. No. Tak.
bo tak ci pomożemy tak skoczyć jak Dominik. Gdzieś na szlaku. Aha, tak, z rączki. Te mostki robimy w całym miesiącu. Fajnie, no ma to sens wszystko, tak nigdy nie myślałem, jak się trenuje do skoków narciarskich. No jakoś masz... tak jak oglądasz w telewizji, to tak. Sobie wyobrażasz, że człowiek wychodzi na skocznię i musi się nauczyć z niej zeskoczyć. Myślę, że wiele ludzi tak ma, że wychodzi, że co to jest tylko wyjść, że oni tylko wychodzą i parę sekund są na skoczni i włoch cały wysiłek, nie? Mhm. A ty jednak masz ileś po prostu cały proces przygotowania się do. No nie, no wiesz, no, najlepiej. W pewnym momencie pojawia ci się mistrz Yoda na głową i teraz. Nie, najlepsze jest to, że właśnie możesz bazować na wzroku. Znaczy, bazujesz też na wzroku, ale głównie to jest na kwestia wyczucia. Czuję. Jakby nie analizujesz tego, że okej, okay, przybliżam się, 10 metrów zostało, dobra, to już, nie? Mhm. Bo to wtedy zawsze jest. Mamy to? No. No. Musimy jeszcze na tej deskorolce trochę poćwiczyć, no. Zawodnik wymaga poprawy koordynacji, tudzież balansu ciała. Nie, no pięknie. Kurde, no. Szacun. Tak? Okay. Chyba tak, no. Ale już było lepiej, no. Super z tymi dzieciakami to wyszło. Fajnie, że tutaj przyjechaliśmy. Pamiętajcie, że nawet w sumie to nawet lepiej, że tutaj przyszliśmy najpierw niż na skoczni, bo na skoczni się dzieje bardzo dużo i trudno jest też nawet pokazać czy wyjaśnić pewne rzeczy. Za darmo. A macie masku? Okej. Okay. Fajnie, nie? Podoba się wam. Mi się bardzo podoba. Ale ładny taki kontur, nie? Ładne niebo bardzo. Super. On na to ma taką artystyczną duszę, nie? Chyba. W tym kasku po prostu taki malutki. Jeszcze patrzy tymi oczami takimi, jakby nie wiedział co on tu robi w ogóle. Chwilami tak. A może za 15 lat będzie mistrzem olimpijskim i będziemy potem wspominać jak tutaj nagrywaliśmy. No najbardziej mu tego życzę. Bałkany, też. Mi się to tak spodobało, że stąd te mam, wiesz, polubione kanały, no nie, podróżnicze właśnie. Mhm. Jest taka dziewczyna, Ewa Zubek się nazywa, nie wiem czy kojarzysz. Nie. I jeździ właśnie po całym świecie autem teraz. A czy ona sobie jeszcze wzięła taki trip, że jedzie całą Amerykę chce zjechać. Ona wykładzi na... Wszystko uwalił pisakiem. Tak. Nie u siebie w domu, nie? To najgorzej. Nie? No nie, w hotelu tym sportowym. O. W robocie jestem, nie na wyścigach. No, spokojnie. Właśnie. No. To jest właśnie to prawdziwe życie. Tak. O, jaka dobra. Podgórska. Proszę. Dziękuję. Woda? Dzięki. I akurat to był taki czas na właśnie... Szybkie. Czy masz jakieś bocianki w samochodzie? Nie. Bocianki w samochodzie? No właśnie. Nie mam. Hasło takie... Nie, mamy małe bocianki. Nie wiem. Mówiłeś, że w Santa Monica byli. Ja mówię, że jakiego wieloryba? No tam płynie wieloryb, nie? Ja się odwracam i rzeczywiście, wiesz, w tym momencie puf, taki wyszczeli. Wow. No tak z 15 metrów od brzegu, nie? Tak, nie? No. Tak. Jeszcze twój telefon. A więc to są te bocianki. Kurde, zajebiście, dzięki. To będzie super, jak będziesz chodził w naszej czapce, nie? No dobra. Oh.
Wam się podoba, któraś, to też sobie możecie wybrać. Ja! Oh well. Patrzcie, który najdroższy. Jest takie tylko przysłowie. Nie najdroższe. No. Jak dają, to bierz. Jak tak. Biją, to... A milczenie oznacza wypierdalaj. To wygląda jak scenografia jakiegoś programu. Fajnie, fajnie to wygląda. Na ale filmie. Bardziej takiego kulinarnego, nie? Nie? Witajcie w mojej kuchni. Skoczka. Chłopka. Nazywamy go chłopcem, no. O, mam ważne pytanie, Kamil. Czy lubisz grać w tego, w Małysza na komputerze? W Deluxe Ski Jump. Zawsze wtedy psuję skoki, nie? Było tak? Pewnie, że grałem. Ja przecież, no. Przecież, że w Deluxe SJ3, przecież to było no. wszystkie te lekcje informatyki, nie? Się na no. to przejechało. Witam się na dziecko. Ja jeszcze dawno nie grałem, nie? Niby, że... No nie, no... Ty, na telefonie się da w to grać? O, teraz mówię, dziecko. Coś ci przyszło, jakiś ten nie... No dobry. Patrzcie. Dobry jest. Dobry. Ale ty brałeś udział w turniejach gier komputerowych, to mógłbyś też spróbować. Dobra, komputera, więc jedziesz. No. Kurde, ale nie pamiętam, bo to był... Pamiętam, że to była metoda na to, nie? O, dobry. To właśnie coś takiego, no. Ale teraz... Ja wam powiem, jaka była metoda, bo ja pamiętam chyba. Chodziło o to, że jak wybijasz się z progu, to pierwsze, jakby ty musisz poczekać na wiatr, nie? Bo jakby tu w tych DSJ-ach dwójce, to no giga rolę odgrywał wiatr, nie? Więc jeżeli miałeś wiatr, kurde, w ten, pod narty, no to było mega dużo łatwiej, nie? No wiadomo, no wiadomo. I faktycznie często bywało tak, że jak miałeś chujowy wiatr, to pomimo tego, że czekałeś te 15 sekund, to on się jakby tylko o połowę zmienia, nie? Jakby chyba maksymalna zmiana wiatru zawsze była o połowę. Czyli jak miałeś, nie wiem, strzałkę do góry i w lewo, to ona maksymalnie mogła się zmienić centralnie do góry, albo centralnie w dół, nie? Na takiej zasadzie. Jak miałeś strzałkę centralnie do góry, na początek, to ona mogła się zmienić maksymalnie centralnie, boże, nie centralnie, tylko do góry i w lewo, w sensie, wiesz, w bok, albo w lewy bok, albo w prawy bok, nie? Jakby ona nigdy nie mogła się zmienić jakby o te 180 stopni, nie? Żeby tam sięgnąć dołu, nie? Z góry do dołu. I metoda była taka, że jak wybijałeś z trogu, to nie szarpałeś od razu myszki do tej pozycji, wiesz, te jakby nogi pod narty, boże, głowa pod narty, tylko najpierw faktycznie byłeś tak jakby pionowo, ale to było dosłownie, wiesz, jakiś tak ułamek sekundy, żeby nabrać wysokości. I jakby od razu później mechanicznie, wiesz, schodziłeś do tej pozycji lotnej, nie wiem, czy to dobrze nazwałem, tej takiej, wiesz, że miałeś jedną nartę u góry, drugą jakby na dole, a po środku miałeś głowę, nie? Wiadomo, że to też chodziło o to, żeby jakby ten piksel jakby z kręgosłupa był troszeczkę do góry, jakby wystawał. No kurwa, no jakby ja mega dużo w te deluxy grałem. Raz miałem coś takiego jak ktoś... Ale w dwójki, w trójki byłem giga chujowy. A gra w trójki byłem tak tragiczny, nigdy nie wiedziałem jak należy w te trójki grać. Nigdy. Mi, czekaj, jakiś dziennikarz powiedział, że już tam skończyliśmy wywiad i on mi tam powiedział, no to powodzenia, nie? Tam w następnym skoku, albo że dobrych skoków, a ja mu powiedziałem nawzajem. Z automatu. Mówi się też, że się stra na Małysza, czy no. To jest... I wiecie co? Nie, nawet nie wiecie jak ja się cieszę, że jestem tym drugim. Ja to Małysz był tym pierwszym, nie? Tu się nie stra na stoła, tylko na Małysza. Ale faktycznie. No jesteś takiego. Faktycznie. Także, no. Także wiecie, no bycie tym kolejnym po prostu ma swoje plusy. No. Spopularyzujemy to, że się teraz gra w Stocha po prostu. No. Ale srana mam jeszcze. Teraz naprawdę powiedz, jak się pracuje. Dzień dobry. Czy wszystko działa? Czy wszystko mnie słychać? Cześć wszystkim. Tak sobie chwilkę pogadamy trochę o niczym. I
dla mnie to jest nawet trochę takie upokarzające, jeżeli zostanę zdyskwalifikowany, bo czuję się, jakby ktoś mnie po prostu przyłapał na jakimś oszukiwaniu. Jak wygląda dzień z życia skoczka, możecie się dowiedzieć na kanale kolegi Krzysztofa Gonciarza, który jest dzisiaj razem ze mną i który robi właśnie taki dzień. Był dzisiaj, kamerował mnie, chodził za mną z tym oto tutaj ustrojstwem. No chodź, autorka, no chodź, jako autorka nie autografu, tylko kalendarza. No idź się pokazać. Dobrze, idź się pokazać. Czy jeszcze jakieś pytanie, no? Nie, nie przeszkadza mi to. Moja siostra zawsze do mnie mówiła młody, dlatego teraz już jestem stary. Fajnie już być starym w końcu. A ja tak nie mówię do ciebie. Ja tego używam, pisząc o Kamilu ze stocharami na Twitterku. Pozdrawiam moje ziomeczki. Kalendarz kosztuje 35 zł. Jest do kupienia na stronie kamiland.pl. Brawo! Ej, ale Maciej, nie no, jakby ten wstęp jego, nie? Był taki... Ja bym wyłączył, nie? Ja bym nie oglądał. Jakby energia umierającego człowieka. W sensie, kurde, jakby to nie jest totalnie, wiesz, że o, nie lubię Kamila. Nie, mega jestem fanem. Tylko, no widać, że ten ziomek nie ma nic wspólnego ze social mediami, nie? Że ten ziomek robi robotę, ale, a nie, wiesz, nie żyje w tym świecie internetu. No, nie zdaje sobie sprawy, że on musi mieć tą energię, taką wręcz patologiczną energię, bym rzekł. Wiesz, tej na zasadzie, witajcie ziomeczki, wiesz, że ciągle musi być jakby trzęsę energii, nie? Tutaj tak słucha tego i tak, o kurwa, śpimy, nie? Jesteś urodzony w Tiberach. Tak ja właśnie, no, close up, nie? Emotions. No. Piękne, dziękuję. Dziękuję. Który jest prawdziwy, no? No słuchasz jakichś raperów polskich? Co? Jakichś raperów polskich słuchasz? Wiesz co, ja za rapem tak trochę średnio. Nie, okay. Nie to, że nie przepadną, ale tak jakoś kurczę, no nie wiem. Mhm. Nie no, fajnie, bardzo się cieszę, że się zgodziliście, bo to ale jest ale takie... to jest też, co wy robicie, to jest mega profesjonalne, no i... Uważamy, że wszyscy na tym skorzystają. No, ja nawet nie wiedziałem, kiedy ty to masz odpalone, kiedy nie. To jest właśnie też trik mój, nie? Tak, żeby tak. Nie wiedzieć, bo to... Czasem tam widziałem, że sobie gdzieś tam trzymasz, no nie, czasem tak, ale... Ale nigdy nie wiesz, no, nie wiesz. Tak naprawdę w ogóle nie nagrywałem przez cały dzień. A teraz za chwilę, kurwa, kamery, tej karty nie wsadziłem. No. Nie, to ostatnio. Co się stało ostatnio? No, usunąłem pliki z karty pamięci, ale dzisiaj będziemy uważać. Nie, ale tak... O kurwa! O kurwa! Znaczy, no to pewnie, nie wiem, pewnie odzyskał, nie? Ale... O, ale bym się zirytował i zdenerwował i... Pewnie, no, popłakał może nie, ale no... Byłoby smuteczek. Grywasz teraz, nie? Tak. A co? Nie, chcesz... a to ci później powiem. A jak ci się tu w Zakopanem żyje, tak, że no pewnie cię tu wszyscy znają, nie, tak? Wiesz co, jest w porządku, lubię to miejsce. Czasami mnie denerwuje, jak się najedzie po prostu mnóstwo ludzi, że po prostu są korki, stoisz, nie ma gdzie zaparkować, a musisz gdzieś coś załatwić na szybko. Ale ogólnie... Nie, no ale do Zakopanego to się tylko na skoki jeździ, no. Nie, rzecz biorąc, no, ja też na tym czerpię, nie? Bo z kolei im więcej ludzi, im więcej turystów, no to i mam nadzieję, że zawitają do naszej galerii. Chyba jednak najbardziej bym wolał tutaj mieszkać, nie? W Polsce. Nie chciałbym się nigdzie wynosić, no, bo pomimo tego, że jesteśmy narodem, jakim jesteśmy, to i tak go lubię. Lubię ten naród. Nie chciałbym na pewno skakać na siłę, że już nie będę wydalał w sensie poziomem, że gdzieś będę odstawał od tych najlepszych. Bo dla mnie takie skakanie po prostu, żeby tylko skakać sobie tam, wiesz, od gdzieś tam się plątać po 30 miejscach, to... Mhm. Ale pluję na zawodników, ale pluję na tych zawodników. Nie osiągnąć.
A jak się nie uda, no to... To świat mi się też nie zawali. No, jeszcze tak masz dużą tą galerię tutaj, nie? Dano mi do zrozumienia, że jeszcze ją można rozbudować. Tak? Jeszcze się zmieści. Jeszcze coś się tam zmieści. Podobało ci się kolor, no, no, ja lubię takie, tak, jak jest tak nasrane wszystkiego. Takie to jest japońskie, nie? No, trochę tak. Tak, tak, wszystko naraz, aż sobie... No, to prawda, ja po paru latach mieszkania w Tokio to już tak dwa razy się zastanowię, zanim powiem, że gdzieś jest tłum ludzi, nie? Bo to przyzwyczaiłem się do takiej gęstości w ogóle ludzi. Takie klasyczne zdjęcie przy neonie. No, zajebiście. Cześć. 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 Super. W następnym odcinku. No. Żeby kibicować. Kręćmy ten subskrybujcie, lajkujcie, lajkujcie, komentujcie. No, kibicujcie w skokach narciarskich. Dzięki wam i dla was. O, brawo. To jest właśnie influencer. I Essa. To tego się nie spodziewałem. Czyżby tutaj Maciej Zony Zoniuk był oglądany? Ooo, no proszę. Fajny materiał. Ja takie materiały mega lubię. No i oczywiście mega osobowość tutaj. Znaczy osobowość. Osobowość jak osobowość. Mega człowiek, nie? Z gigantycznymi osiągnięciami. Więc prosik.